Słuchałem różnych docinków, ale naprawdę miałem plan. Solidny plan. Moglibyśmy aktywować ten nadajnik. Serio? Jak? Ta wieża była pod kontrolą wojska. Mam tu nadajnik, dzięki któremu mogę się włamać na ich częstotliwość i zacząć nadawać. Więc wystarczyłoby uruchomić antenę sektorową. Jestem przy nadajniku. Co teraz? Dobrze. Dobrze. Przestaw przełącznik i gotowe. Udało się. Świetnie. Posłuchaj. Tak sobie pomyślałem. Radio Nowa Nadzieja nadal może powstać, ale to twój wybór. Kiedy Juan dostanie to, czego chce, pomoże mi. Wskaże mi drogę do Mii, do prawdy na jej temat. Czasem nasze wybory wpływają na los wielu ludzi. Czasem to, co robimy, ma sens. Nie będę cię na siłę przekonywał. To ty uruchomiłeś nadajnik. Ty wybierasz. Przykro mi, Frank. Muszę odnaleźć Miję. Doceniam twoją wizję przyszłości, ale... muszę znaleźć tę lekarkę z Gierę. Rozumiem, Aiden. Widzę, że już podjąłeś decyzję. Bez odbioru. Muszę podłączyć pluskwę do nadajnika Jacka. Aiden. Wszystko gotowe, Matt. Antena działa. Dobrze. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Świetnie się spisałeś. Row i jego chłopcy przynajmniej nie zginęli na marne. Nie zapomnę ci tego. Zobaczymy się, jak tylko windy zaczną znowu działać. Juan, zrobiłem, co chciałeś. I dobrze zrobiłeś. Wybrałeś zdrowy rozsądek i empatię zamiast faszystowskich mrzonek. A co z twoją częścią umowy? Pamiętam o niej, Aiden. Niedługo się odezwę. Misją stróżów prawa jest służyć miastu i zabijać zarażonych. Męczy was chaos? Wierzycie w porządek? Pora, byście zaczęli działać. Dołącz. Udało się. Hej, miło cię widzieć. Nigdy więcej tego nie rób. Ej, a to za co? Masz u mnie dług. W drodze do ciebie prawie straciłam podeszwy butów. Sorry. Sorry? Myślałam, że będę cię ścierać z betonu, a ty mówisz sorry? Lawan nie wierzy. Martwiłaś się o mnie. Zamknij się. Powtarzam. Masz dług. Zniszczyłam buty. Czuję, jak beton rani mi gołe stopy. Potrzebuję nowej pary. Nie wyglądają na zniszczone. Nie uważasz, że mamy teraz ważniejsze sprawy? Gdybym przejmowała się ich wyglądem, dawno bym je wyjebała. Wybrałam trudniejszą trasę, żeby szybciej do ciebie dotrzeć. Zwiało mnie na połamany transparent.
Było tam pełno jakichś cholernych odłamków. To były moje ostatnie dobre buty. Tylko im mogłam ufać na tym podłym świecie. Bez nich ja... Słuchaj. Chodź, idziemy. Chcesz kupić nowe tenisówki. Teraz. Czy to jest jakiś żart? Wygląda ci to na żart? Loa, chyba... Szlak. Loan, to żaden wstyd przyznać się, że się martwiłaś. Powiesz, dokąd idziemy? Wątpię, żeby było tu dużo sklepów obuwniczych. Do miejsca, w którym mogą być moje rzeczy. Myślałem, że są w Rybim Oku, ale chyba nie tam idziemy. Zamknij się i chodź za mną. Wiesz, muszę ci coś powiedzieć. Co? Nie oddałem Frankowi wieży. Tak, wiem. Musisz odnaleźć siostrę, prawda? Zrobiłeś to, co zrobiłeś. Ja chcę tylko odzyskać buty. No tak, trzeba mieć priorytety. Odzyskajmy? Ukradli ci je? Lawan! Widzisz to wejście? Mieszkanie 216. Poszukaj dużego czerwonego pudła ze złoceniami. W nim trzymałam buty. Nie idziesz ze mną? To przez ciebie mam zniszczone buty. Załatw mi nowe. Wejdź tam, zabierz buty i wróć. I nie ruszaj niczego innego. Jasne? Ej, coś mi tu śmierdzi, Lawan. Co jest grane? Po prostu idź po nie, dobra? Wlazłeś na ten jebany wieżowiec w VNC, to wejdziesz i do mieszkania. Zależy, co tam jest. Dobra, tchórzu. Na co czekasz? Mam cię kopnąć w dupę? Jestem w środku. Niczego nie dotykaj. Znajdź mi te buty. Co mogło cię tu tak wystraszyć? Męskie buty? Fajnie. Ciekawe, czy działa. Nasza składanka? Znam nieco inną, Lawan. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Miluszo.
No, Lawan. Kto by przypuszczał? Znalazłeś się już? Wybacz, nigdzie nie widzę czerwonego pudła. Za słabo szukasz, Fajfusie. Jest jeszcze jeden pokój, za dyktą. Lawan? Wyglądasz prawie na szczęśliwą. Przytulne gniazdko. Nie byłaś tu sama. On wciąż tu mieszka? Nikt tam nie mieszka. Znajdź te buty i skończ z debilnymi pytaniami. Wolisz dziurę w rybim oku niż tę miejscówkę? Ta dziura to mój dom. Najpotrzebniejsze rzeczy wzięłam ze sobą. No, poza butami. Chyba spędzali tu mnóstwo czasu. Rocznik 2025. Te butelki są warte fortuny. Lawan, znalazłem twoje buty. Świetnie, a teraz stamtąd spierdalaj. Szkoda, to przytulne gniazdko z winkiem i niezłym widokiem. I z muzyką. Odkrywam tu nowe oblicze Lawan. I wiesz co? Nie winię tego gościa, że ją lubił. Kimkolwiek był. Wal się, Aiden. Hej, ja wcale... Lawan, czekaj! Co? Hakon! Ty gnojo! Niech sobie chwilę... I tygodnie gonią. To trwa i trwa, aż grubli zgotują niebiosa. Szlak Lawan! Lawan, jesteś tam? No weź, nie chciałem cię urazić. Spotkajmy się na moim dachu. Masz tam na mnie czekać. Oddasz mi buty i możesz spierdalać. Oczywiście poszłaś tam, gdzie chodzisz, gdy się wkurzysz. Ugh!
Wiesz, czego najbardziej brakuje mi ze świata sprzed epidemii? Czy codzienna walka o przetrwanie ci jej nie zapewnia? Jak to mówią, adrenalina to hormon walki lub ucieczki. Brakuje mi tej drugiej części. Ucieczki przed kimś? Nie, stary. Ucieczki w chmury. Wydawało się, że jedyną osobą potrafiącą latać jest Lawan. Ale pojawiłeś się ty. Jesteś paralotniarzem? I tęsknisz do latania? Wciąż możesz latać. Skakałem ze spadochronem. I tej odmiany latania mi właśnie brakuje. Ale trudno biegało się po mieście w wingsucie z wiralami na ogonie. Więc ekipą stworzyliśmy bardzo lekką i praktyczną paralotnię, do której nie trzeba dodatkowego sprzętu. Nocni biegacze ją pokochali. Chcieli nauczyć się na niej latać, więc stworzyłem dla nich tor testowy. Nazwaliśmy go wycieczką na paralotni. Znalazłem idealne miejsce. Daleko od wieżowca VNC, od katedry St. Paul. No i na tyle daleko od misji, żeby uniknąć ich czujnego wzroku. Jak sobie radzili? Zazwyczaj chujowo. Oprócz Lawan. Ona była jak orlątko wyskakujące z gniazda. Ale rekord wciąż należy do mnie. Jak chcesz spróbować go pobić i mieć trochę emocji z latania, to śmiało. Wystarczy wziąć paralotnię. Jak on mógł... Ktoś panią skrzywdził? Mój syn. Poświęciłam mu całe życie i jak mi się odwdzięczę na starość. Gotując mi piekło w moim własnym domu, nie mogłam już tego znieść. Więc odeszłam. Dokąd? O, słyszałam o pustym kontenerze w pobliżu. Należał do stróżów prawa, ale teraz jest opuszczony. No, przynajmniej był. Kiedy tam poszłam, wszędzie byli zarażeni. A gdybym pozbył się tych zarażonych? Mógłbyś to zrobić? Zapłacę ci. Jasne. Gdzie pani później szukać? Pójdę do kantyny. Wszędzie będzie lepiej niż w tym okropnym domu z moim okrutnym synem. Jak syn może tak traktować matkę? Muszę polegać na nieznajomych. Nie sobie wyobrażam swoje... Napijesz się? Zimne piwko. Jedna z dwóch przyjemności w tym... Dzięki. Chętnie posłucham o drugiej przyjemności. A jak myślisz? Wiadomo, że chodzi o dreszczyk emocji w hazardzie. Tak? A w co grasz? Teraz tylko nudne karty. Jak kapitan nie patrzy. Kiedy jeszcze działali nocni biegacze, to dopiero się działo. Widzisz tam te zabudowania? Mieli między nimi trasę do parkuru. Był taki bezczelny typek. Czekaj. Hasan? Hakan? Nieważne. Sprawdzał, jak nowi rekruci radzili sobie z hakiem. Kazał im wywijać nieziemskie sztuczki.
Niech zgadnę. Obstawiałeś z koleżkami, kto pierwszy zaliczy glebę. Zgadza się. No, no, no. Wiesz, co to zabawa. Już cię lubię. Ej, słuchaj. Może przywrócimy na moment dawne emocje. To znaczy? Uwierz lub nie, ale niektórzy rekruci pokonali całą trasę. Niektórzy mieli nieziemskie zdolności. Może sam się przebiegniesz i sprawdzisz, czy wykręcisz lepszy czas. A ja, no wiesz, przyjmę zakładę od ekipy. Obaj skorzystamy, co? Wchodzisz w to? Panowie, wyciągać portfele. Czeka nas trochę akcji. Jak będziesz gotów, po prostu uderz w dzwonek. Jak widzisz, nieco zardzewiał. Masz. Twoje buty. Lepiej weź też to. Nie miałem pojęcia, że byłaś z Hakonem. A myślisz, że dlaczego chcę go sprzątnąć? No tak, to logiczne. To, że ktoś czyta poezję, nie znaczy, że nie zasługuje na śmierć. Zerwaliście ze sobą dlatego, że zostawił Franka, czy zostawił Franka, bo zerwaliście? Naprawdę nie ma teraz sensu tego analizować. Cokolwiek między nami zaszło, to był wielki błąd. Nie powinnam być aż tak naiwna. Dlatego nie chciałam, żebyś tam węszył. Do kurwy nędzy, mogłeś to uszanować. Przepraszam. Zapomnij, że tam byliśmy. Zostaw mnie w spokoju. Lawan, co się dzieje? Ale jesteś upierdliwy. Teraz zauważyłaś? Wiedz, że zajebiście nie lubię biadolenia. Mówienie o swoich uczuciach to nie biadolenie. Dobra, możesz tu zostać jak chcesz. Tylko mi nie przeszkadzaj. Jestem zajęta. Upijaniem się? Nie, głupku. Podziwianiem gwiazd. Patrz, widać wielką niedźwiedzicę. Aleś ty mądry. Tylko, że to nie jest wielka niedźwiedzica. Ups,
ale warto było spróbować. Znasz jeszcze jakieś gwiazdozbiory? Tak. Za dawnych czasów Frank sporo nauczył mnie o nocnym niebie. Kiedy budowaliśmy rybie oko, lubiłam wspinać się po rusztowaniu na dach. Frank przyłaził i gadał, że jest za zimno, za późno i takie tam. Zawsze kończyło się na tym, że godzinami opowiadał mi historię, a ja uwielbiałam go słuchać. Gwiazdy widać jak na dłoni i zdają się być tak blisko, że mógłbyś chwycić je za jajca. Frank zawsze tak mówił. Fajne, co? A co z tobą, Aiden? Co ze mną? Czy pielgrzymom można złamać serce? Właściwie to my... A, nieważne. O, wstydnij. W takim razie twoim gwiazdozbiorem będzie łabędź. Łabędź? Tam, spójrz. Łabędź. Kiedy patrzę w gwiazdy, zawsze znajduję go pierwszego. Wymyślasz to, żeby zrobić na mnie wrażenie. Może? A może nie? Udało mi się? Nawet tak. A tamten wiersz? To tylko słowa, Aiden. Słowa mają znaczenie. Niebłaznem czasu jest miłość. Choć po nią, po róża licjej, sięga jego kosa. Niech sobie chwile i tygodnie gonią. Tylko słowa, co? Tak. Tylko słowa. To poznałaś Hakona, kiedy budowaliście rybie oko z Frankiem? On i Frank trzymali się zazwyczaj razem. Przyjaźnili się. Sprawa jest naprawdę prosta. Byłam młodą dziewczyną, szukałam atencji. A on lubił się zabawić. Przynajmniej dostałam nauczkę na całe życie. Wciąż ci zależy, co? Inaczej po co kazałabyś mi tam wejść? Tak, zależy mi, Aiden. Zależy mi na tym, kim się stałam. Dlatego nie chciałam tam wracać. Żeby słaba dziewczynka, która tam mieszkała, nie wzięła nade mną góry. Kiedyś jej nienawidziłam. Teraz po prostu mam ją gdzieś. Lepiej chodźmy spać. Aiden, jak spotkam Hakona, zabiję go. Krótka piłka. Nie próbuj mnie powstrzymać. Dobra, ale zemsta nie sprawi, że poczujesz się lepiej. Nie zrobię tego dla siebie, tylko dla Franka. Pomszczę wszystkich, którzy zginęli tamtej nocy. Zgasło wtedy wiele gwiazd. Hakon jest mocny w gębie, ale jak przyszło co do czego, zostawił przyjaciół na pewną śmierć. Pokazał swoje prawdziwe oblicze. Jebany tchórz. Czasu już nie cofniesz. Fakt. Ale mogę posłać gościa do grobu. I to zrobię. No, dobrej nocy, Aiden. Lawan? Lawan, jesteś tam? Dziwne. Lawan, słyszysz mnie? Spokojnie, wróci. Noc pod gwiezdnym baldachimem to niezapomniane przeżycie. Skąd ty to... Juan, skoro masz szpiegów, to po co ci ja? Bo nauczenie pielgrzyma szpiegowania jest prostsze niż nauczenie szpiega skakania po dachach. Skoro taki z ciebie ekspert, to daj mi informacje, których potrzebuję. Dobra. Okazuje się, że ten twój doktor z GRE ukrywa się w Old Villedor. Ale najpierw chodź na statek. Tam usłyszysz resztę.
Co?
Ja nie gryzę, kolego. Ale dzisiaj nudno. Skup się. Cicho. Od kiedy jest z ciebie taka wdziara? Aiden. Przechodź do sedna, Juan. Napijmy się. Mój najlepszy rocznik. Najdroższa butelka, jaką mam. Nie odmówię. No, no. Taka z ciebie bestia, a masz niezły gust. Kto by pomyślał? No, pluskwa w nadajniku już działa. I wiesz, co się okazało? Tylko połowa lamp, które dostarczyłem, dotarła do wieżowca VNC. Połowa. Reszta udała się w bliżej nieokreślone miejsce. Musimy to sprawdzić. Co sprawdzić? Juan, mieliśmy umowę. Wyluzuj, Aiden. Wszystko jest pod kontrolą. Zbadamy temat lamp, a moi ludzie w międzyczasie poszukają twojego doktorka z GRE. W dupie mam te lampy. Ryzykowałem życie. Wyluzuj i posłuchaj mnie uważnie. Czasem potrzeba czasu. Namierzenie tego typa z GRE to nie spacerek. Chwilę to potrwa. Zaufaj mi. Robię wszystko, co w mojej mocy. Ale jeśli się nie mylę i Jack coś kombinuje, to pomagając mnie, pomożesz też sobie. O czym ty do diabła mówisz? Podejrzewam, że Matt zaatakuje twierdzę pułkownika. Jeśli go nie powstrzymamy, to miasto przejdzie do historii.
Williams zamknie śluzy, jak tylko zauważy choć jednego stróża prawa przy zaporze. Wystarczy, że tu przekręci zawór, tam szarpnie dźwignią, a każda rura w tym mieście, każdy kanał czy rynsztok spłyną chemikaliami, które kiszą się pod ziemią od 11 lat. Ty, ja, Lawan, Frank, doktor z GRE, a nawet twoja Mia, jeśli jeszcze żyje. Wszyscy zginiemy. A co jeśli się mylisz? Jeśli Mart nie szykuje ataku? Nie mylę się, Aiden. Pełną parą prowadzi akcję rekrutacyjną. Otwarcie mówi o wojnie z pułkownikiem. Dodatkowo zamawia wpyte lamp UV, które dziwnym trafem znikają. Wspomnisz moje słowa. To się skończy katastrofą. Więc musisz mi pomóc, Aiden. Znajdziemy te lampy, to dowiemy się, co knuje nasz najwyższy przywódca. Matt nie jest psychopatą, Juan. Próbuje ocalić miasto, a nie je zniszczyć. Matt to ktoś o wiele gorszy niż psychopata, Aiden. Jest niebezpiecznie ambitny. Przed upadkiem piął się po szczeblach kariery wojskowej z prędkością błyskawicy. Do czasu, aż natrafił na Williamsa. On dopilnował, by Matt więcej nie awansował. Odciął go od łańcucha dowodzenia. Aż w końcu przyszedł rozkaz, by zalać miasto chemikaliami. A wtedy dopiero gówno naprawdę się rozlało. Co ty chcesz powiedzieć? Że Matt miał coś wspólnego z atakami chemicznymi? Matt twierdził, że Williams go w ogóle nie ostrzegł. I dlatego nie było żadnej ewakuacji. Jego własny oddział został złapany w terenie. Tym niemniej, zdaniem niektórych żołnierzy, Matt otrzymał rozkaz ewakuacji, ale go zignorował. Według tych osób, Matt zabrał swoich ludzi w miejsce, w którym mogliby przeżyć atak. W efekcie zginęło 300 żołnierzy i 5 razy więcej cywilów. A Matt został okrzyknięty tym, który do samego końca stał u boku mieszkańców. Obrońca Villador poprowadził zbuntowaną armię. Dołączyli cywile i wybuchła wojna. Williams uciekł na zaporę, a Matt w końcu doczekał się awansu. Z własnych rąk. Więc ta tragedia to wina Jacka? Setki zabitych, tysiące okaleczonych. Całkiem sporo jak na sumienie jednej osoby, co nie? Więc co zrobił, gdy go to przytłoczyło? Zrzucił to z siebie, na kogoś innego i nazwał go rzeźnikiem. Matt nienawidzi Williamsa i prawdy o sobie samym. A teraz wtargnięcie renegatów do centrum w końcu dało mu pretekst do zaatakowania Williamsa. Już raz postawił na szali życie mieszkańców dla własnej chwały i zamierza zrobić to znowu. No dobra, to co zamierzasz zrobić z Mattem? Dzięki twojej akcji w wieżowcu VNC wiem, że lampy są teraz na stacji metra obok statku. To nasz trop. Idź wzdłuż rzeki, a dotrzesz do morza. Idź śladem lamp UV, a złapiesz Matta na gorącym uczynku. Ale uważaj, jeśli major połapie się, że siedzimy mu na ogonie... Skończymy dędając na sznurze. A zwierzęta będą miesiącami skubać nasze flaki. Subtelność i cierpliwość, Aiden. Tylko one nas uratują. Szlachetna sztuka szpiegostwa. Zapamiętam to sobie. Dzięki. Ruszaj, tygrysie.